A co ty tam masz w tej szafie? No właśnie nie wiem, wcześniej tego tutaj nie piło. Otwórz tą drugą połówkę. Wow! Cześć kochani, tu Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Często pytacie w komentarzach, kiedy Agatka wreszcie pokaże swój to dla was jeszcze wielka zagadka. Padłam na pomysł, żeby zrobić dzisiaj rundę w pokoju Agatki. Agatka już od dawna czeka na ten odcinek, bo chcę wam wreszcie pokazać swój nowy pokój. Poczekajcie, zapytam się, czy jest już gotowa. Agatka, jesteś tam u siebie? Chodź na chwilę do mnie. Nika, namalowałam dla ciebie serduszko. Wow, jakie śliczne. Dzięki siostro. Ale jesteś miła. Oczywiście, że jestem. Agatko, powiedz mi, czy ty już się urządziłaś wreszcie w tym swoim pokoju? No pewnie, że się urządziłam. Bo wpadłam na pomysł, żeby dzisiaj pokazać naszym widzom twój nowy pokój. Co ty na to? A ja na to jak na lato. Super! Zapraszam was do mojego królestwa. Dobra, dzięki Agatka. Chodźcie widzowie z nami. Pokój Agatki jest naprzeciwko mojego. Żebym się nie pomyliła, to na moich drzwiach jest napisane Agata. Dobra, wchodzimy, zapraszam was wszystkich. Ta-da! Patrzcie, Karmelkowi też się bardzo spodobał mój pokój. Przecież on zawsze spał w moim pokoju. Widocznie, w moim pokoju też jest mu bardzo fajnie. Ale właśnie przed chwilą uciekł. Bo go wystraszyłaś! Nieprawda, on woli być w moim pokoju. A właśnie, że nie, on po prostu lubi spokój. Dobra, nieważne gdzie ten kot śpi, pokazuj wreszcie ten swój pokój, siorka. Zobaczcie, taki mam regalik czarno-biały. Tutaj chowam wszystkie moje rzeczy, ale może po kolei. Tu mam książki, które rodzice często czytają mi przed spaniem. Lubię bajki na dobranoc. A tam na górze mam napis party. Party, czyli imprezka. Lubicie imprezki? Bo ja bardzo. Ten napis wieczorem świeci się. Palam też sobie kotom bolsy i żyrawki, żeby zrobić sobie fajny nastrój przed spaniem. Agatka, a co ty masz w tych dwóch tam dużych szafkach? Tu są moje ubrania. A w tych szufladach na dole? Tutaj mam jeszcze ubranka, skarpetki. No spoko, skarpet nie pokazuj. A w tej niższej szufladzie? To są moje spinki, gumki i opaski do włosów. Tutaj mam też okulary przeciwsłoneczne. Ale już niestety kończy się lato. No właśnie, pewnie już w tym roku ich nie założysz. Przydadzą się w następnym roku. Ale na basen to już na pewno pójdę. A tu mam właśnie okulary do nurkowania. Różowe, mój ulubiony kolor. Mam tu też swoją biżuterię, torebkę i wachlarze. Agatko, a w tych następnych szafkach co tam masz? Tu mam gry, puzzle i różne klocki. Wow, widzę, że trochę ci się tego nazbierało. A tu na górze mam trochę pluszaków. Lubię czasem sobie przytulić jakiegoś misiaka. A w tych czterech szufladach mam same zabawki. Wszędzie te zabawki, zabawki, ale ja bardzo lubię się bawić zabawkami. No, dużo masz tego wszystkiego. Ale teraz będzie jesień i długie wieczory. I po powrocie z przedszkola będziesz miała się czym bawić. Zabawek nigdy nie jest za dużo. Nigdy, nigdy. Już przydałoby mi się coś nowego. Dobra, Agatka, pokaż teraz swoje biurko. Tak, biurko lubię najbardziej. Mój nowy fotel, bo mogę się na nim kręcić. Zobaczcie, jaką mam fajną lampkę. Jej podstawa zmienia kolory. Zaraz ci jej pokażę. Zobaczcie, teraz jest pomarańczowy i zmienię na niebieski. A teraz na czerwony. To wszystko ładnie wygląda w nocy. Zresztą zobaczcie sami. Wow, jak ty to zrobiłaś, że przez chwilę była noc? No przecież wiesz, że mam magiczne moce. Przecież pamiętasz, jak cię przeniosłam na twoje urodziny. No rzeczywiście, nie da się tego zapomnieć. A w biureczku w szufladzie mam zeszyty, notesiki, piórnik i kredki. A na dole w szafce różne malowanki i kartki. Trzymam tu też szczeczki, których są
ładne plecaczki. A tu moje łóżeczko, które sobie w nocy śpię. Wygodnie ci tu, Agatko? No pewnie. Agatko, ale jeszcze zapomniałaś pokazać przecież szaty. No przecież wiadomo, że w szafie wiszą ubrania. No niby tak, no ale jak już pokazujesz wszystko, no to pokaż i to. No dobra, pokażę wam jeszcze szafę. No w szafie, przez szafie mam ubrania. Co to jest? A co ty tam masz w tej szafie? No właśnie nie wiem, wcześniej tego tutaj nie było. Otwórz tą drugą połówkę. Wow! Co tu robią super pinksy w twojej szafie? Sama bym to chciała wiedzieć. Kto je tu zostawił? Nie mam pojęcia, ale się bardzo cieszę, bo mam nowe zabawki. Juhu! No dobra, nieważne skąd one się tu wzięły. Szybko rozpakowujemy je, dawaj szybko. Dobra, ja ci będę podawać, a ty kładź na łóżko. Okej. Koszulka, zegarek i skrzynia ze skarbami. Ale tak naprawdę to one wszystkie są fajne. Zobacz, Agatko, trafiły nam się złote i srebrne figurki. A dlaczego one są takie ważne? Złote to przywódcy złoczyńców i bohaterów. A srebrne? A srebrne to kapitanowie drużyn. Niestety, nie trafiła nam się figurka doktora Volta. Ona jest bardzo rzadka. Ta figurka potrzymana przy świetle świeci potem w ciemności. Jeżeli na nią traficie, to spróbujcie zrobić taki eksperyment. Napiszcie nam o tym po łączności. Ale mamy dużo samochodów Power Jet. Bo możemy robić walki tymi pojazdami. Zobacz, mój uderza pięścią jak boksem. A moje pojazdy miotają ogniem podczas jazdy. A tu pojazd piła. A tu Power Jet wiertło. No to co, walczymy? No pewnie, zaraz cię pokonam. Zaraz ci wywiercę dziurę moim super wiertłem. A ja ci tak przywalę, aż ci naleśniki spadną z głowy. Uwaga, nadchodzę, zaraz ci upiłuję. Dobra, dobra, zaraz się spotkasz z moim płonieniem. Wow, udało mi się, wygrałam. Szybko zamiana miejsc i pokazujemy wam nowe roboty Powerbot. Wow, jakie one są duże. Te roboty stworzył doktor Volt. Każdy z nich ma wielką siłę. W środku każdego robota ukryta jest figurka Super Things. A kuku. Nawet go widać przez szybkę.
wyrzuca niezwykłe płonące ciosy. Uwaga! Ognia! A to jest robot siły. On zadaje mocne ciosy. No, to taki robot bokser. A tutaj przedstawiam wam powerbot błyskawic. Trzeba nakręcić tutaj takie specjalne kółko. I można strzelać. Ałaj, uderzyłaś mnie w kolano. Bo to przecież bitwa. O, ostatni z nich to robot prędkości. Bastiak umie rozłożyć ręce i walczy za pomocą wirujących gwiazdek. Dobra, walczymy. Uwaga, uwaga. Klikujcie. Zaraz dostaniesz mocny cios. A ty uważaj na moje super szybkie kółko. Ła! Ta! Jej, udało się! A ła, to bolało. Ciak! A na koniec zostawiłyśmy coś naprawdę ekstra. Battle Spinner! To naprawdę megaśne maszyny. Pewnie zastanawiacie się, do czego to służy. Zobaczcie, to trzeba włożyć do tej oto dziurki i wypchnąć do samego końca. O, a teraz idziemy na podłogę i zobaczycie, co się będzie działo. 3, 4. Pięknie! Wow, Spider-Man Super Pink wyleciał, ale tu się fajnie kręci. 3, 4. Wow, udało się! Ale on się długo kręci. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. 3, 4. Na Facebooku, Instagramie i w aplikacji Hi!